Dzień dobry, witam, tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future, ze mną zespół Strategy and Future, Marek Budzisz, Tomasz Świerat, Ridwan Bariur-Kosta, Albert Świdziński. Witam panowie, podsumowujemy ostatnie dwa tygodnie. Zacznijmy od dosyć ważnej wizyty prezydenta Francji Macrona w Chinach, która wzbudziła ogromne emocje, nie tylko z tego powodu, co mówił, nie tylko z tego powodu, co powiedział na ofie do prasy, nie tylko co powiedział oficjalnie do prasy, ale w szczególności również z tego mojego, przynajmniej z mojego tak gdyby, takiego punktu zainteresowania, jak Amerykanie, środowisko strategiczne zareagowało na to, co Macron tam mówił, opowiadał, w szczególności w kontekście Tajwanu. I czy to było dezinteresmą Europy co do tego napięcia, czy to było coś, co mogło tym bardziej spowodować wojnę, czy to było coś, co miało pokazać, że Europejczycy nie chcą decouplingu i Amerykanom się nie uda, to w związku z tym Chińczycy mogą prowadzić dalszą politykę. Jestem ciekawy waszego zdania. Potem porozmawiamy sobie oczywiście o reakcji Niemców też na to, a potem płynnie przejdziemy do tego, co w przemówieniu swoim ekspoze sejmowym mówił polski minister spraw zagranicznych Rau na temat polskiej polityki zagranicznej i właściwie wielkiej strategii państwa polskiego. Było to bardzo ciekawe przemówienie i tu też do kilku rzeczy chcielibyśmy się odnieść w zespole. Także panowie, to pierwszy na temat Macrona. Albercie, co o tym myślisz? Ja myślę, że Macron powiedział to, co wzbudziło oburzenie w Europie i taki dość duży rezonans, zresztą w Stanach też. Co dziwi mnie nieco bardziej, niż gdyby wzbudziło to rezonans w Polsce, muszę przyznać. Ale on powiedział to, co mówił od bardzo dawna i to, co mówił nie tylko on, ale mówił też na przykład Charles de Gaulle w innym kontekście geopolitycznym, ale mówił rzeczy bardzo podobne. Zresztą Macron wspomniał o de Gaulle w swoim przemówieniu, o uznaniu dyplomatycznym przez Francję HRL w 64 roku. Jakby po raz kolejny, ja czytałem ostatnio, wysyłałem ci nawet przemówienia de Gaulle'a z lat 60. po tym, jak wydaje mi się, i taka jest przynajmniej narracja, uświadomił sobie, że wojna jądrowa jest niemożliwa. Francja bardzo twardo zaczęła grać na equidistance, tak zwane, na utrzymanie równego dystansu i na niegotowość do jak to ujął Macron, do wasalizacji przez Stany Zjednoczone i do pozwolenia na wciągnięcie się do któregoś z bloków, więc rywalizujących bloków geopolitycznych. Więc podczas swojej wizyty Macron powiedział to, co mówił zawsze, że nie życzy sobie wciągnięcia w politykę blokową, nie życzy sobie pozycji podległej vis-a-vis Stanów Zjednoczonych. Chciałby natomiast, żeby Europa tworzyła niezależne trzecie centrum siły. Oczywiście, kiedy Macron mówi Europa, ma na myśli Francja, tak? Ale to jest nie, zabieg właśnie retoryczny. Nie, który... Macron, kiedy mówi Europa, ma na myśli Europa. To... Wiesz, tylko że i która? Ryzyko tej wizji polega na tym. Baerbock, przepraszam, tylko powiem, Baerbock, która teraz jest w Chinach, użyła dokładnie tego samego zwrotu retorycznego, mówiąc zupełnie inne rzeczy, albo przynajmniej do pewnego stopnia inne, bo obydwoje nie życzą sobie decouplingu. Ale też utożsamiała interesy Niemiec z interesami Europy. Nie, wydaje mi się, że ten obraz jest nieco bardziej skomplikowany. Nie chcę otwierać polemiki, ale... Otwórzmy. Sytuacja jest następująca, ja uważam. Po pierwsze, Macron powiedział, że procesy federalizacyjne w Europie już się rozpoczęły i już trwają. I przywołał tu cały szereg przykładów. Kolateralizacja długu, decyzja o wspólnym budżecie obronnym, czy zwiększeniu wydatków na obronę i tak dalej. W związku z tym on tę tezę o trwającej federalizacji wpisał w dwie kolejne tezy, a mianowicie w tezę o tym wyraźnie mówił, że Europa zamroziło nam Marka chyba. Albercie, to kontynuuj. Marek, zamroziło cię, jakbyś mógł powtórzyć. Zamroziło, tak. On tą swoją tezę wpisał w kolejne dwie. Mianowicie on wyraźnie akcentował kwestię taką, że Europa, mówił, potrzebuje czasu na zbudowanie swojej strategicznej suwerenności. Czyli to jest pewien proces, a w związku z tym dzisiaj nie na rękę Europie jest
jakieś zaognienie relacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Bo to będzie polaryzowało układ sił w wymiarze globalnym, wciągało Europę w blok zachodni i odbierze Europie ten czas. To po pierwsze. Po drugie, na co też warto zwrócić uwagę, bo to już nie jest kwestia deklaracji, tylko realnej polityki. Francuzi podjęli decyzję o znaczącym wzroście wydatków na bezpieczeństwo. W 2030 roku chcą wydawać 69 miliardów dolarów rocznie. Czyli w porównaniu tam z rokiem 2017 to jest bez mała podwojenie budżetu wojskowego. I Macron mówi, co zresztą nie jest żadnym odkryciem, że czynnik wojskowy, czynnik militarny w polityce również europejskiej będzie czynnikiem jakby odgrywającym zasadnicze znaczenie. Te jego decyzje o zwiększeniu wydatków wojskowych no, trzeba odczytywać w kontekście tych słów na temat relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Czy ten status wasala, który Europa może mieć wobec Stanów Zjednoczonych, on jest związany z faktem, że Europa dzisiaj jest z wojskowego punktu widzenia bezbronna. Nie poradzi sobie bez Stanów Zjednoczonych, a w związku z tym Francuzi wydają więcej na bezpieczeństwo, bo też taki jest trend. Mało tego, chcą skonsumować część wzrostu wydatków na bezpieczeństwo państw wschodniej flanki, bo też o tym przecież jest mowa. Dlatego między innymi Francuzi blokują plasowanie zamówień na amunicję w firmach pozaeuropejskich w ramach tego ostatniego pakietu 2 miliardów euro. I dlatego też Europa potrzebuje więcej czasu, bo odbudowa potęgi wojskowej francuskiej, czy jej zwiększenie, no wymaga czasu. W tym sensie paradoksalnie Macronowi jest na rękę to, że to niemieckie Zeitenwende jest wielkim bullshitem, jak niektórzy mówią, czyli deklaracją, z którą nie idzie wykonanie. Więc tu mamy dwa procesy. Proces federalizacji już rozpędzony i takie są realia. Polska polityka, niezależnie od tego, co pan minister mówi, jest polityką przyspieszenia federalizacji. Faktycznie, zgodzenie się na mechanizm warunkowości, zgodzenie się na zwierzchność TSUE, ileś kroków podjętych w ostatnim czasie jest w gruncie rzeczy działaniem na rzecz federalizacji. Nawet ten popierany przez nas mechanizm europejskich zamówień na produkcję amunicji jest w gruncie rzeczy też ruchem w stronę federalizacji. To jest robione pod hasłem pomocy i pomagania Ukrainie, ale obiektywnie rzecz biorąc to wzmacnia trendy federalizacyjne. To też pokazuje, że polska polityka ma charakter doraźny, a nie strategiczny. Bo doraźnie może wygrywamy, ale strategicznie przegrywamy pewne fundamentalne kwestie. W związku z tym proces federalizacji jest procesem rozpędzonym i musi być za jakiś czas uzupełniony procesem wojskowej samowystarczalności albo wzrostu niezależności Europy. Francuzi chcą w tym odgrywać zasadniczą rolę. I to, na co bym zwrócił większą uwagę, to ich wizja relacji technologiczno-handlowych z Chinami. Tu jest zasadnicza różnica między ich podejściem a podejściem niemieckim. Niemcy nie chcą dekuplingu, ale mówią o tym, że w tych sektorach technologicznie wrażliwych trzeba być ostrożnym, trzeba uprawiać politykę nadzoru, tak żeby nie było transferu technologii do Chin. Niektórzy niemieccy eksperci mówią o polityce de-riskingu, tak? Czyli zmniejszania uzależnienia w ryzykownych sektorach. Natomiast Macron podpisał w Pekinie wspólną chińsko-francuską deklarację, w której deklaruje między innymi, że jeśli chodzi o technologię 5G, to firmy chińskie będą tak samo traktowane jak jakiekolwiek inne firmy zachodnie. Czyli to jest jakby zupełnie inne podejście. W związku z tym ja uważam, że Macron będzie i Francuzi, a to nie tylko Francuzi, bo państwa Beneluxu, nie wiem jak z Holandią, ale na przykład Charles Michel popierają tą wizję Macrona. Myślę, że Hiszpanie popierają też tą wizję Macrona. W związku z tym to będzie taka próba rozgrywki wewnątrz europejskiej i wykorzystanie tej dynamiki na rzecz zwiększenia wydatków zbrojeniowych w Europie Środkowej na rzecz federalizacji.